spotkanie zorganizowane w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Dawców Szpiku jest dla nas bardzo ważne. Organizujemy to w formie takiego happeningu, możliwości spotkania się ludzi, którzy oddali cząstkę siebie innym ludziom. Organizowanie tego typu spotkań dawców szpiku z okazji ogólnoświatowego Dnia Dawcy Szpiku czy przy innych okazjach ma ogromną wartość, jeżeli chodzi o promowanie tego typu dawstwa właśnie, o zachęcanie ludzi do wpisywania się do rejestru szpiku i pokazywanie na konkretnych przykładach dawców, którzy przeszli przez tą ścieżkę, że nie ma w tym nic strasznego. Natomiast satysfakcja, możliwość udzielenia komuś pomocy, komuś, kto nie ma innej alternatywy leczenia, jest tutaj bezcenne i słyszeliśmy świadectwo bezpośrednie dawców w tym zakresie. Myślę, że to jest największa wartość tego typu spotkań. Spotkanie jest super, bardzo sympatycznie, bardzo miło i generalnie jestem bardzo zaskoczona, że mogłam w jednym miejscu spotkać tyle osób, które też w takiej samej sytuacji były jak ja, czyli pomogły innym osobom, oddając komórki macierzyste bądź szpik. Dla mnie jako lekarza przeszczepiającego komórki krwiotwórcze takie spotkanie oznacza zupełnie odmienne spojrzenie na moją codzienną aktywność. Jest to spojrzenie od strony dawcy. Widzę teraz, co stoi za preparatem komórek krwiotwórczych. Tysiące ludzi zdeterminowanych, żeby oddać bezinteresownie swój szpik, emocje, poświęcenie. W zakresie dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w Polsce sytuacja znacząco się poprawiła przez ostatnich kilka, a już na pewno przez ostatnich kilkanaście lat, kiedy bardzo znacząco wzrosła liczba dawców szpiku zarejestrowanych w ośrodkach dawców szpiku i w centralnym rejestrze. To rośnie bardzo szybko i tutaj jest ogromny udział oczywiście Fundacji DKMS Polska, która jest największym polskim ośrodkiem dawców szpiku. W ciągu ostatnich 8 lat w Krajowym Rejestrze Potencjalnych Dawców Szpiku pojawiło się przeszło 1 000 000 Polaków. W związku z tym, porównując postawę Polaków do postawy obywateli innych krajów, możemy powiedzieć, że na pewno wyróżniamy się i używając jakichkolwiek statystyk, wypada to bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy na całym świecie już jest zarejestrowanych blisko 28 milionów dawców. To jest i dużo, i jednocześnie nie tak ostatecznie satysfakcjonujące, ponieważ wciąż dla około 20% chorych nie można znaleźć takiego dawcy, ponieważ nie znaleziono takiej, jeszcze nie zarejestrował się jakby ten człowiek, który akurat może być tym bliźniakiem. Więc im więcej jest i im szerzej ta baza rośnie na całym świecie i również w Polsce, tym bardziej rośnie szansa prawdopodobieństwa znalezienia dawcy dla chorych.